ulepsza mnie no, w wielu bardzo dziedzinach, w takim podejściu, w jakiejś takiej uważności na drugiego człowieka, na szczegóły, które mi czasami by umknęły, a które są ważne dla innych ludzi. Czasem są to jakieś drobnostki, żeby o kimś pamiętać, zadzwonić do kogoś, do mamy albo do przyjaciela, albo kupić komuś niespodziewany jakiś mały prezent, albo zrobić niespodziankę. Taką uważność na drugiego, to właściwie Kasia mnie tego uczy od lat. Ciągle mi niestety musi przypominać o tym, bo mi to wciąż umyka, ale to, że ją mam przy sobie, no to się czuję bezpieczny i chociaż cały czas oczywiście pozostaję w tyle w tej konkurencji, chyba to się już nigdy nie zmieni. Sprawiedliwość, prawa człowieka, które powinny być przestrzegane wobec wszystkich ludzi. Równe uprawnienia. Wolność. Ale też właśnie taki układ partnerski, no nie wiem, czy to jest jakaś specyfika naszych czasów, ale z pewnością jest dużo, rozmawiamy o tym i czytamy o tym, interesujemy się tym, jak tworzyć związek w dzisiejszych czasach, to znaczy nie chcę przez to powiedzieć, że teoretycznie zastanawiamy, jaki my mamy tworzyć związek, ale wydaje mi się, że w porównaniu z pokoleniem naszych rodziców jednak się zmienia ten model rodziny i nie należy się tego bać, tylko czerpać z niego to, co najpiękniejsze i tutaj zwłaszcza... Mimo, że Maciek trochę się tego boi. Ostatnie czasy służyły temu, żebyśmy się więcej dowiedzieli o kobietach, dziewczynach, czego chcą, czego nie chcą. Jakby było fajnie ułożyć sobie relacje, związki i pozycje kobiety, dziewczyny. Jakby było fajnie, jakby kobiety rządziły. Na przykład. Ale mało się jeszcze mówi o tym, jak faceci się mają w tym odnaleźć i co by dla nich było dobre, co by było dla tych związków dobre. To jeszcze jest taki temat, który się dopiero gdzieś tam kiełkuje, mam wrażenie. I trzeba o tym też chyba pomyśleć. Bo mnóstwo, jakbyśmy wzięli chociażby rozmowy Wiwy z ostatnich 10-15 lat, byśmy się bardzo dużo tam o kobietach dowiedzieli. A czy o facetach? Pewnie też, ale trochę mniej. Zwłaszcza o ich jakby nowej sytuacji w związku z nową sytuacją dziewczyn w dzisiejszych czasach. No zmieniło, wszystkich ludzi życie się zmieniło. Najpierw się zmieniło tak, że ja siedziałem w domu przez pół roku. To była zmiana diametralna, bo to nie było takiej sytuacji przez 20 lat, żebym ja siedział w domu 6 miesięcy. Więc to była pierwsza zmiana. Druga zmiana taka, że rzeczywiście otworzyliśmy nasz dom na ludzi, którzy tego potrzebują i w pomocy dla i nich i innych też ludzi szukamy jakiegoś sensu w życiu ostatnimi czasy. Chociaż wolałabym nie musieć tego robić i wolałabym, żeby nie trzeba było zajmować się tyle innymi, tylko móc może jakoś bardziej myśleć o sobie w tym. No ale na pewno też w związku z tym, że sytuacja się przedłuża i to nie tylko sytuacja wojny, ale przede wszystkim jakoś najbardziej chyba mnie przynajmniej poruszyła sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. To takie poczucie osamotnienia trochę w tej pomocy i takiej wielkiej niesprawiedliwości. To jest coś, co towarzyszy mi od sierpnia ubiegłego roku. To prawda.